Hej, z tej strony Elek, to jest ponownie Freddy in Space 2. Musiałem się powstrzymać, żeby nie powiedzieć Five Nights at Freddy's, bo to jest FNAF teoretycznie, ale zawsze jest przedrostek Five Nights at Freddy's, potem jest tytuł, a to jest po prostu Freddy in Space, tak po prostu. Freddy in Space 2. Dobra, pierwszy poziom zrobiłem chociaż nie kompletnie, bo tam pominąłem kilka rzeczy, ale może do niego wrócimy później, albo byśmy go przeszli jeszcze raz, teraz Foxim. Bo każdą z postaci chyba trzeba levelować osobno. I teraz jak tak o tym myślę, to chyba popełniłem błąd wybierając luck, bo ten luck to mi dużo nie da. Powinienem ładować w damage albo w krytyki czy coś takiego. I zmieniłem sobie sterowanie na spację, więc Galactic Factory, może pójdźmy po prostu Galactic Factory i zobaczmy nowy poziom jakiś kolejny, co? Come in, Fast Squad. This is Fred Barrett, Fast Command. The Galactic Factory is where we manufacture most of our robotics. So if Lowell's hatch has infiltrated the system, then there's no telling what kind of monstrosities he will create there. Our highest level tech expert, Zika, was in charge there. We have reason to believe that they've cloned her brain and turned it into a technological abomination. What the hell? Get down there and shut it down. Fred Bear out. Dobrze, spoko. Ale to ze mną podążało potem do końca, co jest grane? Oni dużo dalej strzelają tutaj. Chciałem dokończyć mu jego kwestię, nie żeby mnie przerywać. Ale, what the hell. No, on teraz ze mną będzie łaził. Elo. I ten koleś z tyłu. Jesus. Dobra, możemy teraz zmienić się na Foxiego, bo go odblokowaliśmy. Foxy wysoko skacze. Ha, wiedziałem, że to coś będzie. W sensie Scott zawsze krywa tak rzeczy, nie widziałem tego nigdzie jeszcze. Ale, o Jezu. Ale domyślałem się, że coś takiego będzie, skoro postać wysoko skacze i nie widać tego na rzut okiem taki zwykły. Dobra, więc Foxy wysoko skacze, ale wbije na mały zasięg i niewiele. Więc spróbujemy pograć nim, żeby go trochę wylevelować, nie? Chociaż lepiej levelować jedną postać, a potem... Gadym, a ja nie wiem nawet. Nie! Ostrożnie. Spróbujmy może jednak Freddym teraz. Bo on ma te dalsze strzały trochę. To by mi się przydało. Rzucaj te fasolki, let's go. Spróbujmy teraz dalej Foxim. Bo naprawdę nie wiem. Kto jest Nie wiem, kto jest najbardziej przydatnym postacią tutaj. Chyba trzeba ze wszystkich korzystać, to jest najlepszy sposób. I guess. Aha, to mnie tak nie trafia po prostu. Mogłem się nie schylać. Wspominam, żeby tutaj szukać tych sekretów wszystkich dookoła, bo... Bo tyle się dzieje, I guess. Okej, okay, tu jest jakiś sekret. A tu na dole nic nie ma? Nie. O, tu jest jeszcze. Dobra, mamy 250 kolejnych coinów czy czegoś. Let's go. Tego poziomu widziałem chyba najmniej ze wszystkich. W tym pierwszym najwięcej jest sekretów ukrytych takich pod koniec gry, żeby ogarnąć, dlatego tamten poziom trochę ogarniałem. Ten? No, nie jestem pewien. 14 na 150 do kolejnego levela. To da się zaaranżować. Ale tak średnio bije, no. Kiedy distortion w ogóle, co jest grane? Czy znowu jakieś tajne przejście, można przeskoczyć? Czy coś będzie? Nie. Nie chciałbym zginąć po drodze. Na prawo będzie można gdzieś przejść, bo tam jest ten slide, czy można stamtąd wyjść, ale... O! Tu jest, dobra. To za chwilę tam pójdziemy, na razie... Na razie się rozejrzymy z tej strony. Tu jest czysto. Tutaj na pewno będziemy mogli odblokować Chica, bo już mówili, czy Fredbear tam mówił, że tutaj zarządza Chica. Okej, czyli teraz na nieśmiertelności możemy ich klepać. Dostajemy za to exp. Let's go, dude. Zbieraj ten exp. Tobie się przyda. Dobra. Zarąbiście. A teraz by się wypadało wrócić trochę i zrobić backtracking, żeby nic tutaj nie pominąć. Trochę sobie nadrobiłem drogi. Mam nadzieję, że oni się nie zrespawnują, bo to by było słabe.
trzeba wszystkie ściany sprawdzać. Coś tutaj jeszcze? O, tu jest kolejna. Ta już nie, okej. To wszystko sprawdzałem. Tam można slajdować. Czy powinienem iść dalej? Tak, obydwoje jeszcze sprawdzałem, mają tyle samo zdrowia, że to zdrowie się przekłada na postacie obydwie. Och, well. Żeby chociaż on level drugi zdobył, nie? Żeby zobaczyć, w którą stronę ta postać pójdzie, bo... Myślę, że to będzie tak, że będzie fajnie sobie znaleźć taką najbardziej sensowną postać dla nas. Będę mógł się wrócić potem? Nie wiem, czy będę mógł się wrócić po tym bocie. Żeby znaleźć sobie taką najbardziej sensowną postać, którą będziemy grali, która będzie nas tutaj ciągnąć przez całą grę, a potem levelować resztę tak, just in case, nie? Więc do każdego bym poszedł po dwa poziomy, zrobił, a potem rozwijał tą ulubioną postać, nie? I guess. Okej, kolejny jakiś ten Black Hole Launcher. Czyli to jest to samo co... 10 teraz mogę ich mieć, what? Dobra. Tu możemy wejść, czyli to jest taki jeden mały teren, nic tutaj więcej nie było? Chyba nie. Na dół i spacja, dobra. Teraz się mylę, bo zawsze miałem to z shiftem teraz, a udało mi się zmienić na spację, więc korzystam z okazji. Dobra, to ciśniemy teraz tylko na bossa. Bossa trzeba będzie pokonać 3 razy, z tego co ostatnio było, nie wiem. Zresztą jest 2 sekretnych bossów pod tym jednym pierwszym, bo pokonywaliśmy chyba 3 ostatnio, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Pamiętam tyle, co pamiętam z tych streamów, co oglądałem, a reszta to będzie my guess. This one isn't quite... O, ten jest jeszcze niedokończony, tylko zbudowany na samą głowę, ale to powinno wystarczyć, żeby pokonać takich żałosnych typków jak wy. Dobra, jasne. O, yikes. O, yikes. A tu jest taki safe spot, tutaj mnie nic nie bije nigdy. Ja mogę po prostu tutaj stać i tyle. Trochę słaby jest ten safe spot, czemu on tutaj jest? Mógłbym wykorzystać tą... A nie bije tak dużo, jakbym chciał. Yikes, przestań. Jeszcze tam będzie 2 bossów prawdopodobnie. Ale chcę go dobić Foxim, żeby zdobyć exp. O, już prawie level drugi. Świetnie, mogę stąd wyjść, czy... Nie mogę. Dobrze, że się rozejrzałem przedtem, okej. To mnie leczy. Fajno. No, przestań. Strzelam w każdą ścianę, już nie ufam niczemu, nie? God damn it! Przestań! Przestań! 120, okej. 120 na 150. Level kolejny nas uleczy, więc to jest spoko. Ale tym razem ładuje w damage. Teraz nie ma to tamto, dobra, okej, okej, okej. Spokojnie, przestań. Przestań. Przestań! No! Jak ja mam to zrobić? On mnie dobije zaraz, no. Nie mam klucza. Skąd mogę zdobyć klucz? Tam znalazłem klucz, ale tutaj nie wiem, skąd mogę go wziąć. Może gdzieś na dole będę musiał się wrócić? A to co? A, to są te dziwne małe tekstury, które trzeba znaleźć, które ci wyrzucałem te. Dobra, to jest to, o czym mówiłem. A to niekoniecznie są czarne tekstury, to one są po prostu dziwne, dobra, czyli to było to. Trzeba przy tym postać i w tę chwilę postrzelać. A, tam za tym kluczem są jakieś tylko upgrade'y i te, okej. To bez tego możemy przeżyć, póki tam nie ma jakiejś kasy czy czegoś. To bez tego przeżyjemy chyba. What? Okej. Meteor Rain, teraz tylko 50 mogę mieć. Spoko, bo to zużywa 5, czyli... Czyli jest na 10 użyć teoretycznie. Okej, spoko. Mi to pasi.
Jeszcze trochę do kolejnego levela. Tu się nigdzie nie da wskoczyć? Nie! Próbuję się schylać S instynktownie. No typie. Te macki są paskudne. Miałbym level za dwa. Naprawdę. Dwa punkty. Dwa punkty do levela. O nie. O nie. O nie. O nie. Dobra, jak już to zrobimy? Dobra, okej, po prostu to zrobimy może tak. Nie, bo zginę. Nie. Zginę! Mówiłem, że zginę. Yikes. Okej, jeszcze raz, let's go! Ten sam poziom. Ale przynajmniej levele zostałem od tych postaci, więc to jest spoko, że zaraz zbijemy ten drugi level i zobaczymy, co on tam, jak się rozwija. Czyli za staczika, ale no takiego bullet hella to się nie spodziewałem. Okej. Upgrade max life? Nie. Special damage upgrade, critical hit. Chyba w critical hit pójdę. Ale żeby tu... O, tam jest! Widzę ten mikrofon, jak się tam dostać? Co? No musi na to być jakiś szczwany sposób. Tylko jaki? Wiem, że czasami w tej grze są niewidzialne bloki, ale nie wiem na ile często one są. A tu się wydaje być jako przestrzeń, w której można dużo skakać, I guess. Że tu może coś takiego być. A Foxy skacze dość wysoko. Teraz połowa z tych nagrań to będzie moje szukanie tych sekretów wszystkich, a ja nie potrafię tego jak się tam dostać? Próbowałem wszystkiego już. No trudno, no jak z tej strony idzie, no to... Tak patrzę jeszcze w tych klockach u góry, bo tylko biję klocki z prawej i z lewej. Ale klocki u góry też może można jakoś... Tam jest to odcięte z każdej strony. Tu trzeba móc jakoś skoczyć. Nie jest źle. Proszę, puśćcie mnie tam, ja chcę po moje... Kryształy, czy jak to się nazywa? Tak, to będę musiał przejść jeszcze pewnie po 5 razy każdy z poziomów XD. Tak samo jak tutaj, da się przeskoczyć w to miejsce. Da się gdzieś dalej? Chyba nie. Ale musi być więcej takich miejsc, w których można przeskoczyć do góry gdzieś w tekstury. Na bossa! Na bossa póki to mam! Let's go! Bierz pizzę. Let's go! Go, 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 go! O, she dead! She's dead! Halo? A, nie strzelałem w ogóle ani razu. Dobra. Załatwiony, ja trzymałem cały czas bomby zamiast tego. Okej. Dobra, to ten poziom jednak widziałem. Widziałem ten poziom, ale nie wiedziałem, że to jest ten. Myślałem, że wodny to jest jakiś zupełnie inny. Tutaj są właśnie te takie niewidzialne kostki gdzieś. O jajks. Może weźmy Freddy'ego, spróbujmy go wylevelować na kolejny poziom. Bo chyba mi się przyda trochę więcej firepower, nie? Ja zawsze mogę pochodzić dookoła i poprzechodzić te poziomy w międzyczasie sam, żeby wylevelować te postacie. Ale to może trochę odjąć od fanu, tak sądzę. Z oglądania tych filmów, jak gdzieś nagle przyjdę z wylevelowanymi i tyle, nie? Ja się odleczyłem chociaż. Okej, to będzie dziwne. Bo tutaj nie mam pojęcia totalnie co zrobić.
A wiem, że to jest wypełnione sekretami. Znaczy wypełnione. Wiem, że gdzieś tutaj trzeba było być jedną z postaci, które się potem odblokowuje. No ale na chwilę obecną mi to wiele nie da. Yikes. Dobra. Freddy level 3, let's go. Let's go! Zostało ci niewiele. Jest kolejny level. Upgrade critical hit. Chyba myślę, że w to polecimy jeszcze raz. Teraz ma wide shots. Let's go. Nie to chciałem zrobić. Co ja zrobiłem? What? Jak on to zrobił? Jak ja to zebrałem skoro... Co? Dostałem 250, ale za co? Chyba nie rozumiem. Tam u góry się można było dostać. Właśnie te... tutaj chyba wiem w jaki sposób. Tu gdzieś był ten niewidzialny klocek. Głupio mi z tym, że to wiem, ale... Jest też wiele rzeczy, których nie wiem. Także easy tam. Dobijaj piranie. Zbieraj exp. Go for exp. To było krótsze, niż się spodziewałem. O jajks. Proszę cię, proszę cię, traf ją! Dobra, Freddy mi ich dobije. Ten ma tutaj teraz szerokie strzały, tu mi się przyda bardzo. Ma większe pole do wykrywania takich manewrów. Ten typo z tyłu menacing jakiś gościu. Co się gapisz? Czemu mnie obserwujesz, stalkerze? O, tu jest to czarne coś, to chyba w tym też będzie. Są, przy tym trzeba postać, nie trzeba nawet strzelać, okej. A, jedno pominąłem, no nie! No nie! I chyba tutaj... O! Stanąłem, widzieliście? No tak, rozkojarzyło mnie to, że on tam czasami tupie tym wszystkim. Dobra. Okej, first try! Sorry, ale o tym wiedziałem. Poza tym tutaj chyba i tak wiele sekretów nie będzie, to będzie tylko jakieś kilka koniów dodatkowych i tyle. Tak, dokładnie. To chyba by było na tyle z tego sekretu magicznego. Jakaś pionowa szczelina w tym. Wygląda jakby się tam dało gdzieś wemsknąć czy coś. O, tu się da! O, XD! Nie widziałem tego! Zaraz, zaraz. Sprawdźmy wszystko po kolei. Zanim przejdziemy dalej. Spokojnie. Nie, to nie. O, mamy sklep. To możemy coś kupić. Mamy 81 tych dziwnych... Wywalać. Piranie. Nieśmiertelność? Nie. 250 expa doprowadziłoby mnie na level 3 tutaj, a Freddim? Też ma 3 już, dobra. To byłoby, fajnie byłoby go wylevelować dalej, ale... Nie wiem, maksymalny level to chyba jest 5, ale nie jestem pewien. Skill pointy można jeszcze kupować, więc to też jest spoko. Kupmy mu exp. I kupmy może skill pointa? Ja bym poszedł... O nie, nie bij, nie bij, nie. Ja bym poszedł w damage. Dalej w critical hity. I on za 10 expa kolejne dostanie level. To mam nadzieję, że to tutaj dobije. Co? A, już dobił, okej, dobra. Kolejny critical hit, okej, lecimy w to. Na razie w to. Potem może zdrowie, levelowanie też daje zdrowie postaci poszczególnym, więc... O, XD. Ja zacząłem tego XD, prawda? To może po prostu... Jak on mnie nie zabił, to ja nie wiem. Nieważne, okej. Nie będę się spierał.
Dobra, nie wiem co tam zrobić. Gdzie iść? Tu gdzieś coś? Tu jest jakieś tajemne przejście. Widzę na dole. Jakieś takie kilka slajdów chyba? Nie jestem pewien. Chodźmy na tego bossa. O, skubaniec. Tutaj uwolnimy Chikę. I guess. Jako postać. Dobra, dostaję. Musimy zniszczyć wszystkie cupcake'i najpierw, czy coś? Nie wiem. Spróbuję. To mi na pewno ułatwi robotę, jak ich nie będzie w pobliżu. Yikes. Dobra, zróbmy tak. Może coś specjalnego się stanie. Może coś dostaniemy, jak najpierw zniszczymy cupcake'i. Dobra, został jeden. Yikes! She's done! Zajebiście. I zebrałem wszystkie. Coś tu jeszcze jest, czy to tyle? Chyba tyle. Ach, ten Bonnie. Ach, ten Bonnie. Okej. W tym poziomie zrobiliśmy dwa razy więcej niż w poprzednim. Znaczy się... Zarobiliśmy dwa razy więcej niż w poprzednim, ale dalej nie odkryłem nic niesamowitego. Pomijam tonę rzeczy. Czekajcie, spróbuję tutaj wrócić na chwilę. Da się, oczywiście, że się da. A dalej się już nie da? Disappointment. A teraz tylko tak poglądowo rozglądam się po tym poziomie, czy zdołam zdobyć cokolwiek więcej na szybko. A na pewno tu jeszcze wrócę. A przy okazji zobaczę, ile levela zdobędę na Foxim. Tak po prostu robiąc replay tego poziomu. Bez niczego, bo chyba mogę tak wylevelować wszystkie postaci na max. I tych kryształów też zbierać bez końca. Tak, żeby... móc to upgrade'ować ciągle wszystko? I guess? Nie wiem? Dobra, bezlitośnie. Wjeżdżamy w niego po prostu. Ale nie można tutaj wrócić, okej. To dlatego to było takie zaskakujące, bo gra nas uczy, że nie da się wrócić po bossie. A po jednym można wrócić. Yikes. Dużo tutaj pominąłem, ja nie mam pojęcia gdzie. Teraz w ogóle pominąłem cały klucz, a przedtem go dostałem gdzieś, znalazłem. No nie, nie ma szans. Okej, Foxy na trzecim levelu to sobie... robi z niego jaja jakieś. Chodź. A tam gdzieś można wskoczyć? Wygląda, jakby się dało gdzieś. Jest jakaś ukryta platforma? Co ta czarna dziura? Czemu ten blok jest inny niż reszta? Okej, stop. Dlatego, okej. Nie trzeba znaleźć tam jakieś zejście na dół. A, no właśnie, bo to było obniżone. No, wiedziałem, że tu coś będzie. A zobaczymy tą czarną dziurę, czy co to tam było? To ten... Tu jest Fox uwięziony, to jest ten boss fight. Ale ja szukam... tego. O, XD. Okej, teraz już przedobrzyłeś. No, wpadłeś w moją osobistą przestrzeń, niech tak będzie. Zaciągnę mocy z najgłębszych otchłani kosmosu. Okej, peace out. Dobra, on po prostu co... To będzie jeden z tych specjalnych bossów, to będzie jeden z tych ukrytych. To będą nawiązania teraz. Okej. Nie wiem, kto to jest. Your toast. Da oko. To jest jeden creep.
XD. Nie wiem, czy dam radę go pokonać. A może jednak Freddy? A jak mam go bić? What? Jak ja mam... Przecież go nic nie trafia. U góry mam go bić! Czy tylko Foxy tutaj da radę? Okej, to będzie ciężkie. O nie. O nie! Nie bij! Ty piarzu! Zżyję wszystko, co mam. Ale... Oh, god damn it. Mam szansę go jakąś pokonać, jeżeli będę ostrożny, ale... Ja i ostrożność. Nie jest tak, że dopóki nie będziemy drugiej fazy, to jest spoko. W miarę. W miarę. W miarę. Nie jest spoko, nie jest spoko. God damn it. Tracimy po tyle samo zdrowia, więc mam szansę. Jesus! No nie wlatuj w niego, kretynie! Nie! Chyba zginę, chyba nie dam rady. Nie dam rady. I can't do it! Zginę. What? No nie! No come on! Ej, przecież to było tak dobre! Co? Okej, nie to się spodziewałem znaleźć w tym poziomie, ale okej, niech będzie. Dobra, nie, na razie to tyle. Skończmy ten odcinek, to ja pokombinuję dalej w następnym, może go znajdę jeszcze raz, może w tego sklepie. Może muszę wbić kolejny poziom, albo jakaś inna postać tu się bardziej przyda. I don't know. What the hell? Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, see ya next time, na razie.